Zakład Przyrodoleczniczy Latoszyn-Zdrój zaprasza. Zabiegi rehabilitacyjne ruszają już od 2 lipca. Punktualnie o godzinie 9 drzwi otworzą się na pierwszych pacjentów. Personel już jest przygotowany, aby przeprowadzić inauguracyjne kuracje. Skorzystać może każdy na podstawie skierowania od lekarza specjalisty. Ważna informacja, szczególnie dla mieszkańców gminy Dębica. Otóż Rada Gminy na wniosek pana wójta przyjęła program profilaktyki zdrowotnej gminy Dębica mówiący o tym, że każdy mieszkaniec gminy Dębica będzie mógł skorzystać bezpłatnie z badań oraz zabiegów rehabilitacyjnych niezbędnych dla podratowania jego zdrowia. Będzie wystarczało skierowanie od lekarza rodzinnego. Oczywiście, jeżeli mówimy o kąpielach siarczkowych czy układach borowinowych, to zastrzeżeniem również, że nie ma przeciwwskazań do stosowania tego rodzaju zabiegów. Zakład Przyrodoleczniczy Latoszyn-Zdrój to przestronny obiekt. Sale wyposażono w nowoczesne sprzęty do rehabilitacji. W Polsce zaledwie 4 uzdrowiska dysponują wodami siarczkowo-siarkowodorowymi. Wśród nich jest właśnie Latoszyn. Lecznicze właściwości mają nie tylko unikalne latoszyńskie źródła, ale również klimat. Od 2 lipca w imieniu pana wójta Stanisława Rokosza, swoim własnym, zapraszamy do Zakładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie na zabiegi rehabilitacyjne.